Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym już materiale z gry Strażnicy Galaktyki, czyli Guardians of the Galaxy Marvela. No, wchodzimy, słuchajcie, do Pałacu Królowej Potworów, już boję się, co tam się może wydarzyć, no ale zobaczymy, strzelcie lajkacza, a my lecimy. Tak, uważam, że ja i mój namierzacz znajdziemy go szybciej. I uruchomicie przy tym wszystkie alarmy, poza tym zostałeś przegłosowany. Okej, jest tutaj, jak widać, wielu handlarzy. No to nie pałac taki spory, a co to w ogóle? Okej. Red, rozejrzyjcie się, ta babka nie jest zbyt... Oni tak serio? Zdarzaj na swój obraźny język. Jesteśmy w jej domenie. Nazwa? Strażnicy Galaktyki. Pierwsze słyszę. Wiesz, mieszkacie na kuli błota pośrodku niczego. Chciałbym powiedzieć, że usłyszycie. Jesteśmy znani w systemie Kree. Co jest w pudle? Rzadki stwór, ostatni w swoim rodzaju i ogólnie fajny koleś. Wygląda jak krzak. To drzewo. Jestem Groot. Gadające drzewo. Niezłe. Dobra, przechodźcie, zanim się rozmyślę. Gadające drzewo, no w sumie... Oczywiście, jeśli nie spodoba się Lady, okay. To wyniosę w tym pudle wasze szczątki. Dzięki, oficerze. Miłego dnia. Oficerze. Nieważne. No ja ciekaw jestem, kim jest ta cała Lady. Ludzie świetni. Mamy zabójczego potwora i solidny plan. Drzewo nie jest zabójcą. Powinniśmy sprzedać wściekłego gryzonia. Lady Hellbender będzie zawiedziona. Co? Mam się bać tylko dlatego, że piekielna z niej babka? Prowadzi tu przereklamowane zoo. To nie jest zoo. To flurewska armia. Armia pracowników zoo? Z bronią? Nie widziałem jeszcze ujarzmionego Ortosa. Widziałem za to, jak rozdeptuje kogoś na miastę. To nic. Okej. W tym wypadku zwiejemy na Milan. Chyba, że ma flotę shiariańskich desantowców. No jasne. Ma pełno statków, żeby wozić potworną paczkę na wycieczki. No wcale bym się nie zdziwił. Weź przestań. Dlaczego nie zadokowaliśmy tutaj, aby uniknąć niegościnnej powierzchni? Świetne pytanie. Teraz ja. No właśnie. Potrzebowaliśmy czasu, żeby dopracować plan. Jest niezawodny. Lady Hellbender nie zawodzi. Gdy jej potwór zniknie, założy, że to nasza sprawka. Tak, ale nie będzie pewna. Na pewno. Aby poganiać się za nami po galaktyce. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że jakby się uparła, żeby nas zabić, żeby tego nie zrobiła. To są jakieś jaja? Rozejrzyjcie się! Jak Gamora niby znajdzie Groota, jak już go sprzedamy? Znajdę kogoś, kto wie i wysłucham. Zamierzasz pytać o drogę? A kto mówi o pytaniu? Krzanić to! Nie pozwolę, żebyś tak narażała Groota. Zrobimy to po mojemu. Nie narażę go. Ale skoro tak się martwisz, to daj mi ten swój głupi namierzacz. Gamora wie, co robi. Ona... znajdzie mapę czy coś takiego. Bo jestem nawigatorem. Ta. W takim razie odnawiguj mi się z drogi. Biorę moje urządzenie namierzające i sam go znajdę. Co to za czaszka? To doprawdy bezcenne trofeum. Patrzcie. Kobieta o kosztownym guście. To dobrze wróży naszemu planowi. Dalej, ekipo, trzymamy się razem. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To bardzo głębokie. Sam to właśnie wymyśliłeś? Tak, przed chwilą. Dokładnie. Na poczekaniu. Chodźcie za mną i skupcie się. Masakra. Zbliżajcie się do tronu Lady Hellbender. Jeśli postanowi do was podejść, nawet nie drgnijcie. Żadnych nagłych ruchów. Okej, okay. Masakra, jak ona ma taką armię, kim ona jest? To miejsce jest naprawdę niesamowite. O, szczęście tych pustych frazesów. Błagam cię o wybaczenie. A nie chciałem ci uchylić. Ja wiem, czego chciałeś. Nie jesteś pierwszym, który utrzymuje, że schwytał Tarata. Czy wątpisz w autentyczność? Jeżeli prawdą jest to, co mówisz, daj dowód. Albo licz się z konsekwencjami, jak każdy mierny naciągacz. Ja zapewniam cię, powiedziałam, milady. Uwolnij go. Damy radę. Oh,
Wow, naprawdę zna się na ujarzmianiu potworów. Okej. No nieźle, taki mały stworek. A coś takiego? A ona już takiego jednego miała, więc... No, okej. Następny kupiec. I przesłać rodzinie poprzedniego 10 tysięcy jednostek. No, przynajmniej rodzina coś dostanie. Jestem Starlord. Drax Niszczyciel. Pogromca szalonego tytana we własnej osobie. I to jakiej osobie? Zaszczyca mnie twa wizyta. Jest pani mniejsza, niż się spodziewałem. Tak? Więc czego się spodziewałeś? Być może udałoby się coś z tym zrobić. Nie podejrzewam. Kto wie, niszczycielu? Mogę być całkiem skuteczna. Peterze Quillu. Myślę, że ona ze mną flirtuje. O Boże, Drax. O, zachęćmy go. No, jedziesz, stary. Rzuć jej komplement. Dasz radę. Może to lepiej. Ty w ogóle się nie umiesz targować. No właśnie. Lady Hellbender. Po rozmiarach twojej broni wnoszę, że znakomita z pani wojowniczka. Możemy się umówić na prywatny pokaz. Byłaby pani godnym przeciwnikiem. Powiedz mi, niszczycielu, co robisz na Segnarfie 9? Peterze Quillu, pokaż potwora. No coś wątpię, żeby zrobił dobre wrażenie. Flora Colossus. Myślałam, że wasz gatunek został wybity. Twoja cena, niszczycielu. 20 tysięcy. 20 tysięcy? Może tak nie przeraża, choć to wredna bestyjka. Lecz bardzo dobrze walczy i potrafi się regenerować. Poza tym jest ostatni z gatunku. 20 tysięcy to właściwa cena. Nie. Nie? Jak to nie? Zwyczajnie. Nie. Pomożemy Draxowi. Nie bądź kurwa, Grud to jest najlepszy potwór na rynku. Rocket, nie przeszkadzaj. Ile dasz, pani? 15 tysięcy. I ty zostajesz. Co, chcesz kupić Draxa? Nie kupić. To inwestycja. Przydałby mi się taki wojownik jak ty. Mam już zobowiązania. Szkoda. Moglibyśmy się razem świetnie bawić. 12 tysięcy za Florę Colossus. Co? 12 tysięcy to żadna... ujma dla Flory. Umowa stoi. 12 tysięcy jednostek. Drax naprawdę okazał się zaskakująco skuteczny? No nie wydaje mi się, ale... Okej. Okay. Mogło być 15, gdybyśmy od razu potwierdzili. Chociaż nie, to wtedy byłoby, gdyby Drax został. Okej, nieważne. Ale co się z nim stanie? Czy jeszcze powróci do nas? O, 12 tysięcy jednostek galaktycznych, no dużo. Burze Segnarfu przybierają na sile. Spędźcie noc wśród moich awanturników i czujcie się jak u siebie. No wspaniale, będzie... Dzięki.
O kurde. Zakradnie się do sali tronowej. Coś jest grane. Nie, nie, oczywiście. Zadzwonię, zadzwonię. Mieliście na mnie zaczekać. Co? Długo to trwało. Próbowałem organizować alibi. Flirtowałeś z osobą nadzorującą bestię. Która potwierdziła, że Grut na pewno chyba trafi do nowej zagrody. A gdzie ona jest? Cóż, do tego nie doszliśmy. Dobrze, że mamy mój plan. Dobra, namierzacz wskazuje salę tronową, dlatego tam właśnie się wybieram. Jeden mały problem. Nie, te kolesie się nie oszczędzają. Są bardzo mocno odurzeni. Ale nie są niegroźni. Najlepiej walczymy się po kilku głębszych. Mogę zabić kilku kości, żeby ratować Gruta. Wow, wow, hej! Nie będziemy wszczynać wojny z kobietą, która ma armię. Obrobimy ją. Jak pójdzie sprawnie, po cichu, to nawet niczego nie zauważy. Drax! Nie kumasz słowa po cichu? Masakra. Martwi są cicho, Peterze Quillu. Bez zabijania! Stawać na nic, nie dotykać nic i nie niszczyć. Nie róbcie nic głupiego. Jak damy ciała, to będzie po Grucie. I po nas. Dokładnie. Dobra, trzeba się po cichu przekraść, tak? Jedno muszę przyznać, babka potrafi zorganizować imprezę. W Łowcach też tak to wyglądało. Jondu pracował i imprezował do upadłego. U Thanosa praca i impreza kończyły się morderstwem. Licytujemy się na ciumowych ojców, bo mój dał mi na urodziny elektryczną obrożę. Wow, ej, nie przeszkadzaj, Rocket. Pokażę wam prawdziwą imprezę. Przygotuję uroczyste nakrycie głowy godne tej celebracji. Okej. Co? Masakra, jakoś się scalili. Musimy, no wiecie, przeskoczyć nad przepaścią. Po cichu. Muszę powiedzieć, że nie tak wyobrażałam sobie ten biznes z bohaterami do wynajęcia. Może Hellbender da ci etat? To nie ja wpadłam jej w oko. Ma rację. Trzeba było sprzedać Drax. Ja tego nie powiedziałam. Ale to właśnie pomyślałaś. Nie jesteśmy stręczycielami, Rocket. Trzymamy się oryginalnego planu. No ale mógł ją trochę pozwolić. Mielibyśmy łatwiejszy dostęp do Gruta, czy co? Nie użyję mojego seksualnego magnetyzmu do podstępu. Dziwnego, że nigdy nie byłeś na randce. Każdy musi używać... A jak ja mam przejść? Jest przed nami. Zaraz za kolejną grupą miernot. Ten twój namierzacz na pewno działa? Zaufaj mi, jest wart swojej ceny. O, naprawdę za to zapłaciłeś? Zapłaciłeś, ukradłeś. Ufam Dynksowi Rocketa. Pamiętasz ten wypad na Ansarę? Nie przypominam sobie tego. To było zanim dołączyłeś, mięśniaku. Quilla przyłapali na kradzieży jajek na Sakarze. Czemu mnie to nie dziwi? Mój Dynks doprowadził mnie do niego. Dynks. Ukryta go w wylęgarni Kolca. Nie ukrywałem się. Ukrywałeś się. Przyznaj. Rób swoje czary, Mary Rocket. To nie jest magia. Trochę więcej wiary, Womery. Masakra. Nie no, Drax jest tutaj cudownie odwzorowany. Naprawdę. Najlepsza postać, ewidentnie, no nie ma. Wszyscy są fajni w tej grze tutaj, jeżeli chodzi o zachowanie, no ale Drax wymiata. To jest zbyt piękne. No i sala tronowa, Lady Hellbender, no i... Namierzacz pokazuje... Trochę strach się bać. Wiedziałam, że to rupie. Dobra, widzieliśmy, że zabrali Gruta windą na dół, tak? Więc wystarczy znaleźć sterowanie. Lady Ladida ma je pewnie przy swoim wymyślnym fotelu na górze. My jesteśmy na dole. Hellbender użyła jakichś podnoszonych schodów. Musi być jakiś sposób, by je uruchomić z dołu. No pewnie jest. Dobra, no muszę się rozejrzeć. Trzeba by na pewno czegoś nie ma. Mam nadzieję, że na górze już tam nic nie pominąłem. Chociaż znając życie, wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś tam było. Narfiańskie nocne powietrze jest rzeźkie. Śmierdzi jajami. Palonymi włosami. Okej. Jeśli nie będzie przełącznika, to może da się uzyskać dostęp do obwodu. Dobra, wy poczekajcie sobie, a ja mam jakieś dziwne przeczucie, że znajdę coś tam. I coś tam jest. Mamy tu całkiem niezłą windę. Nie jest całkiem niezła, skoro nie umiemy jej uruchomić. No właśnie. Odpal swoje laserowe postrzałki. Poszukaj źródła zasilania. O proszę, znaleziono strój Strażnicy Galaktyki 2014. To ten z filmu? Chyba. Tron stworzony, by wzbudzać strach w sercach wrogów. Dokładnie. Nie wygląda na Ale tu materiałów, dobrze, że tu poszedłem.
Tak czułem, że tu będą fajne rzeczy do zdobycia i oczywiście się nie myliłem. O, coś jeszcze. A co to takiego jest, że się spytam? Nie rób tego, rozmawialiśmy o tym i zgodziłeś się nie szukać królowej potworów. Te bestie, które wyzwoliłeś z łabłowców, staną się twoją zgubą. Jeśli nie zginiesz przez nie, to na pewno załatwi cię Lady Hellbender. To jest najbardziej niedorzeczny z twoich niedorzecznych planów na szybką kasę. Ci kłusownicy nie słyną z łagodności, to zwierzę zostało wyrwane ze swojego śnieżnego domu i pewnie się nad nim znęcali. Co jeśli rzuci się na ciebie, gdy wyczuje okazję? Dlaczego nie możesz po prostu pracować w kopalni tkanki mózgowej? Wiem, że nie jest to nic widowiskowego, ale to uczciwy zarobek. Nie potrzebujemy do szczęścia jednostek. Dlaczego tego nie widzisz? Dlaczego nie rozumiesz, że potrzebujemy tylko siebie nawzajem? Proszę, przemyśl to jeszcze raz. Uwolnij tego stwora, zanim stracisz przed niego życie. Kocham cię, ty cholerny głupku. Gopoid. Ale kto to był? Nie wiem, ale zginął. To raczej nie ten, którego spotkaliśmy. Przed wejściem tutaj, co nie? Co stał się tak zabić? Nie, no na pewno nie on. Ale dobra, schodzimy na dół i zaraz zobaczymy co i jak. Ten namierzacz? Mówiłem już, że nie jest zepsuty. Nie podoba mi się, że cały plan zależy od jakiegoś rupiecia. Jeśli nie chowasz pod tym kombinezonem mapy, to nie mamy nic lepszego. No okej, okay, no niby tak. Dobra, co my tu mamy? Winda do zagród potworów, bez autoryzacji. No tak, ale... Tu w ogóle mamy coś, co może tak, podnieść nasz przyjaciel. Podnieść? Z łatwością, ale co mam z tym zrobić? Jeszcze nad tym pracuję. No pracuję szczerze nad tym, to prawda. Dobra, to będzie mógł podnieść, oczywiście. Dobra, czy to jest w ogóle? Takie tutaj... Jesteśmy pewni, że jest tu winda? Oczywiście, widzieliśmy jak zjechał w niej grunt. No niby widzieliśmy, ale zaraz, a tam co jest? Nie dam rady tam jakoś... Przejść, coś zobaczyć, zobacz informację. Kontroluje przepływ energii do zewnętrznego gniazda, zasilany przez pobliski obwód. A nie może ktoś tam na przykład, nie wiem, dotknąć tego, czy coś? Nie mogłabyś wyciągnąć kilka fiflaków i tam wskoczyć, Gamora? A może zdołasz się włamać do jakiegoś panelu? To możliwe. Dobra, odpowiedniej siły, no to myślę, że mamy kogoś, kto będzie mógł tutaj jakby podziałać. Ej, dobra, tylko... Tylko, bo tutaj mogę wejść w interakcję. Dlaczego tu nie mogę wejść w interakcję? Dobra, nie mogę. Spróbuj sprzątnąć ten gruz. Tak jest. Sprawdźmy, co się tam kryje. Ło, okej, w końcu zrobił to, co trzeba. A, już widzę. Nie dało się zrobić? Dało się, ale nie prosiłeś. Dobra, okej. Nie wiem, czy to tylko ja, śmieję się za każdym razem, jak Drax się odezwie, ale... Okej, zaraz, wyceluj węzeł, naciśnij, aby przekierować prąd. Dobra, ale... ...strzeliło do łbów, żeby puścić tyle prądu przez jeden kondensator. Coś jest nie tak? To amatorzy. Całą tę płytę trzeba wymienić na nowo. Dobra, i zaraz, zobacz. Fajnie! Zmieniło się! Widzę je! O! Łatwo ci zaimponować. Ej, dobra, poprowadzimy to jakoś, mam taką nadzieję. O, straszny tu bajzel, to przełącz. Tam gdzieś leci dalej, tutaj przełącz. Ej, przełącz to! Zrobione! Dobra, całkiem dobrze idzie, mam wrażenie. Tutaj wiadomo, trzeba zrobić ścieżki, żeby to jakoś ładnie przechodziło. Dobra, dawaj tutaj. Dobra, ale teraz tam. Dobra, zaraz zobaczymy co i jak. Liczę, że to w miarę pójdzie. O, dobra, tutaj już wszystko fajnie przyspieszyło. Tu idzie dalej, tylko teraz już będę miał większość zrobioną. Ej, już koniec? A nie, prawie. Dobra, już. Mamy wszystko. Dało się, tak trzymaj. Mogę dostać się do tronu. Trzymaj kciuki, żeby ten panel zadziałał, bo tu na dole skończyły mi się już pomysły. Oczywiście, że zadziała. Oczywiście, działa, to najważniejsze. I co? Co ja tutaj znajdę na samej górze? Bo pewnie coś znajdę. No i chyba będzie winda. Widzisz? Jak marzenie! To niewłaściwa winda. Co? On ma rację, co? Grunt zjechał na dół po drugiej stronie. To jedyna, jaką mamy, skarbie. Nazwij mnie tak jeszcze raz. Słuchajcie, na pewno obie prowadzą w to samo miejsce. W twoim głosie brak pewności siebie. Nie jestem pewny. Niemal pewny. Ja nie jestem pewny. Jesteśmy prawie na miejscu. Muszę powiedzieć, że idzie nam elegancko. Całkiem miła odmiana. Proszę cię. Gdyby wszystko szło gładko, to byś się nudziła.
Pamiętasz kurs z ładunkiem na Honchi? Pamiętam, że wpakowałeś nas prawie w czarną dziurę. No właśnie. Zapamiętujemy to, co najlepsze. Co do? Kupa ciumu! Jak na zawołanie. To nie to. Coś jest nie tak. Shh. Uwaga! Kolejni strażnicy! Zachowaj większy dystans, Peterze Quillu. No dalej, kupa złomu! Okej, okay, kolejni strażnicy, których muszę omijać. Dobrze, że... Wy też nagle macie złe przeczucia? Że wszyscy popili. Wypchaj się, Quill. Nadajnik Gruta właśnie zniknął. Mówiłeś, że prawie co? Dotarliśmy. Na pewno nic mu nie jest. Całego ciuma wiesz. Grut! Mogło pójść znacznie lepiej. Mogło pójść gorzej. Przynajmniej po drodze nikogo nie obudził. Gryzoń ma małe stopy z poduszkami. Kto tam hałasuje? Bo raczej nie ja. Peterze Quillu, jesteś pewny, że nie należałoby po prostu podciąć mu gardeł, gdy śpią? Bardzo sportowe zachowanie, Drax. I tak jestem pewny. No teoretycznie, przynajmniej jakby się obudzili, to by nas nie chcieli zabić. Dobra. Masakra, czy ja dobrze idę? Bez paniki. My nie mamy odrzutowych butów. No właśnie. Właśnie, trzeba by użyć odrzutowych butów i jolo. Ej, dobra, ale... Okej, dam radę przejść. Okej, dałem radę, to najważniejsze. To co, teraz tutaj tak jest, dobra. Zaczekaj na nas! Masakra, no nie poczeka. No. Dzięki, Drax. Dziękuję, Drax, że powiedziałeś, naprawdę, nie pomyślałbym. Dobra, idziecie? Dobra, idą, okej. Biegnijmy, możemy troszeczkę przyspieszyć. To jest chyba druga winda. Dlaczego nie ma tu żadnych poręczy? Zatrudnili projektanta Gwiazdy Śmierci? Nie znam instalacji o tej nazwie. Powinniśmy się chyba rozdzielić. No powinniśmy, a ja powinienem sobie poszukać, bo a nuż coś ciekawego znajdę. I już widzę, że warto chodzić. Lady Hellbender nie splamiłaby swojej kolekcji duplikatami. Widziałeś Wartosy. Okej. Nie jestem fanem tego. Cokolwiek to jest. Ten stwór jest groteskowy. Fuj! Po prostu fuj! Okej. Dobra, posprawdzajmy te przejścia. Kolekcjonera. Więzienie to więzienie. Dobra, przynajmniej trochę pozdobywam, ale naprawdę te niektóre jednostki są... Nie trawię pająków, węży i dziwnych stworów z mackami. Sakra, co to jest? Jillian nie była dziwna. Ej, ale naprawdę te niektóre stwory są dziwne. Narkostwór pokryty pryszczami. Red, jaki stwór jest aż tak zły, że nawet Hellbender trzyma go w klatce? No ciekawe, ciekawe. Dobra, tu na razie wiadomo, że nic więcej nie mamy. Mamy już tylko jedno przejście. Co? Dobra, znalazł go. Super. Ej, dobra, ja się jeszcze dobrze się rozglądam. Znowu coś ciekawego do znalezienia. Co tym razem znalazłem? Część z tych stworów. O, no widzisz, Drax. Opieka nad potopiecznymi. Opiekunka Rutubolle. Ponieważ niemal w każdym cyklu przybywa wiele ciekawych i w dużej mierze nieznanych stworzeń, zaczęłam układać dla każdej sekcji biuletyn związany z pielęgnacją i żywieniem. Proszę jego uważne przeczytanie, a w razie pytań o zgłoszenie się do mnie. Gatunek mdłyżnik. Dieta wszystkożerca. Bardzo lubi osty i kocięta. No chyba żartujecie. Ćwiczenia. Zalecane codzienne spacery. Wydaje się, że lubi obszar pod solnymi równinami. Stan zdrowia. Okaz wydaje się zdrowy. Czekamy na potwierdzenie na podstawie badań krwi. Trochę kuleje na przednią lewą nogę. Gatunek Pugillum. Dieta mięsożerca, wyjątkowo żarłoczne. Ćwiczenia wrzucić do klatki żywą ofiarę i pozwolić, by to rozkoszne stworzenie ją zamordowało. To fascynujące widowisko. Okej. Okay. Stan zdrowia. Okaz dochodzi do siebie po pożarciu młodego Wartosa. Nie miałem pojęcia, że taki z niego żarłok. Gatunek nieokreślony. Stworzenie jest zaprzeczeniem większości tego, co wiemy. Konieczne dalsze badania. Nie lubi niewoli, więc podczas karmienia i czyszczenia kojca należy zachować szczególną ostrożność. Dieta nieznana. To, co jednego dnia odrzuca, następnego pożera. Konieczne przeprowadzenie dalszych badań. Ćwiczenia. Po trzech niemal udanych ucieczkach stworzenie ma pozostać w kojcu do czasu wybudowania odpowiedniego wybiegu. Stan zdrowia okaz jest silny, wręcz przerażająco silny. Gatunek Flora Colossus. Proszę bardzo, jest i gród. Dieta roślinożerca. Roślina jedząca inne rośliny? Nie wiem. Czy to czyni go kanibalem?
Okej. Okay. Proponuję zacząć karmienie od korzenia jaru z melasą. Ćwiczenie nadzorowane w ogrodzie. Stan zdrowia okaz jest lekko niedożywiony. Ma kilka blizn i zagojonych ran, ale jest w ogólnie dobrym stanie. Sprawia wrażenie samotnego, więc proponuję znalezienie mu jakiegoś małego, zwierzęcego towarzysza. Czyli Roketa. Ma Roketa. Nie są rzadkie, więc nie spodziewałem się, że zobaczę je w kolekcji Lady Helven. Pomożecie mi go wyciągnąć, czy nie? No pomożemy, pomożemy. Spokojnie. No Groot, co ja mam zrobić z tobą? Groot, uwolnię cię. Spokojnie, stary. Wow, hej! Nie zrób z niego podpałki. Cofnij się. Wybiję dla nas wyło. To zbyt grube. To zbyt grube. Poważnie. Już mam. Robimy tak jak na Arak. Na 3, 2. Jak on to zrobił? Dawajcie tutaj! Tata Stowa rozebrała cię do gołej kory. Wiesz, bylibyśmy wcześniej, ale paletnica. Dobrze, że jesteś, Groot. Trzeba znaleźć. Jest jakiś dziwny. Groot chyba wie, gdzie iść. Hej! Poczekaj, stary. Co się dzieje? Powiedz coś! Wszystko gra, Groot? Zamknij się, Queen! Co ja zrobiłem? To ty nalegałeś na ten głupi plan, a teraz ta pokręcona królowa potworów. Sam nie wiem. Wywołała traumę. Dokładnie. To o to chodzi, olbrzymie? Skrzywdziła cię? Coś jest z nim nie tak. Nie wiem co, ale nie podoba mi się to. I dlaczego miał w ogóle wyjście, które sam mógł odblokować? No dalej, olbrzymie. Coś tu jest nie tak. No ale zobaczymy, moi drodzy, w kolejnym materiale. Jeżeli dzisiejszy wam się podobał, nie zapomnijcie oczywiście strzelić lajka, czas subskrybujcie, by być na bieżąco. A ja z zaciekawieniem czekam na kolejny odcinek. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!